Witam Was w 55. odcinku naszej serii Zagrajmy w Risen za mroczne wody. Ja jestem Sarge i wracamy tutaj, gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli pogadajmy z tym Ty, wojownikiem. żywi tu nie przetrwają. Znalazłeś się na arenie wojowników. Musisz walczyć. Okej, czyli czeka nas starcie z tym wojownikiem. Co takiego zrobiłem? Przyszedłeś tu, a mamy zasady. Póki nie znajdę równego sobie w walce, nie zaznam spoczynku. Jesteś tutaj. Może przeznaczenie cię przysłało? Wyzywam cię. Nikt mnie nie pokonał, ani kiedy żyłem, ani kiedy umarłem. No to ja będę pierwszy, który cię pokona w takim razie. Chcesz chyba, żebym wygrał? Może przyznasz się do porażki i oszczędzisz sobie kłopotu. Nic nie jest takie, jak uważają żywi. Muszę znaleźć kogoś, kto nie popełni tych samych błędów, co ja. Wówczas znów będę wolny. Czyli jakich błędów właściwie? Zostałeś przeklęty? Dlaczego? Nie skończyłem tego, co zacząłem. Co to znaczy? Była nas czwórka. Mieliśmy zabić bestie. Chodzi ci o Marę? Tak, bestie z morza. Raniłem ją swoim sztyletem, ale to nic nie dało. Ponieśliśmy porażkę. Nie udało mi się. Teraz noszę na sobie jej klątwę. Czyli wygląda na to, że rozmawiamy z kolejnymi osobnikami, którzy walczyli z Marą przy pomocy poszczególnych artefaktów, w których posiadaniu jesteśmy teraz. Czy mógł ją zabić twój sztylet? Sam nie. Każdy z nas miał broń. Śmiertelny artefakt tytanów. Dawno temu byłem czaką świątyni ziemi. Najsilniejszym z tonków. Mara mnie lubiła i dała mi swój nóż ofiarny. Ale zdradziliśmy ją. Byliśmy jednak słabi. Pozwoliliśmy jej żyć, choć mogliśmy ją zniszczyć. Co racja, to racja. No dobrze, no to w takim razie zawalczmy z nim. W porządku, nie wyglądasz na twardziela. Masz jaja, ale zaraz ci je urwę. No jeszcze się przekonamy. Oż ty rzucasz we mnie. To ja też użyję muszkietu w takim razie. Czemu mam się ograniczać w sumie? O kurczę, on użył na mnie jakiejś, nie wiem czego. Jakiegoś przekleństwa, że nie mogłem się poruszać w jednym kierunku. Albo nie wiem, mi się tylko zacięła klawiatura. Ale przez pewien czas nie mogłem zwyczajnie się poruszać. Dobrze, pokonajmy go, póki jest czas. Jeszcze może z dwa strzały. No okej, to nie było trudne. Wstawaj i powiedz, że wybawiłem cię z problemu. Ty pokonałeś mnie? Zawsze się dziwią. Tyle lat i wreszcie jestem wolny. Potężny wojowniku. To moja włócznia. Już jej nie potrzebuję. Weź ją. Niech pomoże ci w zadaniu. Teraz wreszcie odnajdę spokój. Żegnaj, Tonko. Okej. Kolejny nam zniknął sprzed oczu. Otrzymaliśmy włócznie wojownika. Aż zobaczę. Nic specjalnego, szczerze mówiąc. Identyczne obrażenia jak zwykła włócznia, także. Zresztą już chyba włócznię wojownika też kiedyś miałem. Tylko że ją sprzedawałem. Nieważne. Tak czy siak nie korzystamy z włóczni. Ani razu nie wykorzystałem w sumie żadnej broni rzucanej w tej grze. No ale nie było to też konieczne, dlatego że broń palna sprawdzała się tu naprawdę świetnie. A do tego czasem sobie pociechaliśmy trochę mieczem. Zerknijmy jeszcze tutaj, co jest, bo widzę jakąś skrzynię. Więc zobaczmy. Ok, takiej zbyt łatwo nie otworzymy. Ale już w taki sposób jak najbardziej.
Dobra, zbierzmy wszystko. Już tu nic innego nie ma, widzę, więc pozostaje nam iść w tę stronę. To jedyna droga, jaką jeszcze nie podążyliśmy tutaj w zaświatach. Pod względem opracowania lokacji tych zaświatów trochę twórcy się nie wysilili, bo jednak wykorzystali ten sam etap, po jakim poruszaliśmy się wcześniej. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Tutaj coś jest, czy nie za bardzo? No chyba nie za bardzo. Dobrze, w takim razie idziemy tutaj tędy. I szukajmy kolejnych ludzi. O, jest i kostuch. Więc wypełnimy zadanie poboczne wreszcie. Dla kostucha. Życie powróciło. Czujemy jego obecność. Mówisz do mnie? Tak, nie. Ty żyjesz, lecz bez życia. Nic nie może ogrzać naszych starych kości. O czym ty mówisz? Widzimy życie. Tam, gdzie nasze ciało. Palmy i piratów, ludzi, marakajów. Pirat, nie pirat mówi, kłamie. Aha, to Garcia. Udawał kogoś innego. Fałszywy pirat! Twarz nie ukryje jego duszy! Ale bzdury opowiadasz, kostuch. Ty jesteś kostuch? Lub jego połowa? Martwa połowa. To zagmatwane. To nasze ciało! Tak! Kostuch! To nasze imię! Znasz mnie? Jego? Nas? Wiesz, że Garcia jest zdrajcą, ale własnego imienia nie znasz. Naszego! Kostuch! Nie zapominamy! No to powiedzmy mu, że spotkaliśmy go w prawdziwym świecie. Spotkałem cię. Tak jakby. Nie pamiętamy. Spotkałem drugiego ciebie. Tego żywego. Nie jesteśmy martwi? On żyje. Przynajmniej cieleśnie. Nie ufamy ci. Widzimy cię. Jesteś mordercą. Nie skrzywdzę cię. Pomogę. Twój koniec. Widzimy go. W mroku. Nie! Nie żyjesz? Mam to sprawdzić? Nie skrzywdzisz nas i nie pomożesz! Widzimy śmierć! Nie znamy strachu! No może jednak ci pomogę, co? Słuchaj, półmartwy. Chcesz pomocy czy nie? Wiemy! Kryjesz swe kłamliwe oko! Ale widzimy je! I źle ci z niego patrzy! Biały szal wskaże drogę. Pamiętasz? Czekajcie! My widzimy! Pamiętam! Cudownie. Ścieżka,
tak czysta. Prowadzi do życia. Do mnie. Do domu. Długo to trwało. Mięso na mych kościach. Powietrze w płucach. Ja żyję! Zanim pójdziesz, chcę zapytać... Nie mam czasu! Ścieżka wzywa! Idź, bądź normalny, gdy tam dotrzesz. Dziękuję! Będę wiedział! Nie zapomnę! Boże, ta rozmowa z nim była prawdziwym utrapieniem. Ale mamy jeszcze misję z nim związaną. Podejrzewam, że musimy pogadać z Kostuchem jeszcze. No tak raczej na to wychodzi. Bo wiadomości ze światów. No nic, jak później wrócimy na statek, to pogadamy z nim. I mam nadzieję, że zadanie zostanie zaliczone. Tymczasem poszukajmy w końcu kogoś. O, jest Akando. Moje modlitwy zostały wysłuchane. W końcu przybywasz. Czy my się znamy? Modliłem się, żeby jakiś nieznajomy mnie uwolnił. I oto jesteś. To nie jest przypadek. To przeznaczenie. Pomożesz mi? Nie zniosę dłużej tej udręki. Jasne, że ci pomogę, tylko powiedz, jak ci mogę pomóc. Jak mogę ci pomóc? Rzadki biały diament, zamknięty w skrzyni, w świątyni. Otwórz skrzynię, a kamień będzie twój. Chcesz, żebym cię okradł? To coś innego. Tylko tak uwolnię moją przeklętą duszę. No dobrze, to będzie coś chyba prostego. Kradzież diamentów? Wchodzę w to. Czekałem już 1000 lat. Jeszcze parę chwil nie robi różnicy. Jak otworzyć twoją skrzynię? Nie ma do niej klucza, ale jest na to sposób. Czarownica voodoo może taki zrobić. Dobrze. Co z tobą? Mara przekleła mnie. Nie umrę, dopóki ktoś nie ukradnie mi czegoś wartościowego. Czekasz, aż ktoś cię okradnie? Wiele lat temu podarowała mi potężny artefakt. Dłoń złodzieja. Ale zdradziłem ją. Wykorzystałem dłoń przeciwko niej. Więc przekleła mnie, używając do tego czegoś cennego, co należało do mnie. No dobrze, no okradnijmy cię w takim razie. Zerknijmy do dziennika. Klątwa złodzieja i skrzynia Akanda. To jest ta skrzynia? Tak jest. No, nie będzie żadnych problemów. Zwykłe otwarcie skrzyni. Dla nas to przecież codzienność, absolutnie. Okej, tak tego nie zrobimy. A tak też nie. Dobra, czyli jakoś jeszcze inaczej. Coś takiego? No, prościzna. I mamy biały diament. No i dobra, zadanie wykonane. Pogadajmy tylko jeszcze z Akando. Skrzynia jest otwarta. Twoja dusza jest wolna. Kiedyś przeklęty na wieki. Teraz po wieki wdzięczny. Zatrzymaj diament. Może ci się jeszcze przydać. Zerwano moje więzy. Światło na mnie czeka. Powodzenia, szlachetny nieznajomy. Powodzenia. Dzięki. Jeszcze może szybko zerknijmy, czy tutaj nie ma jakichś skrzyń. Ale podejrzewam, że takowych nie będzie, więc wrócimy się z powrotem. O, skarb pusty. Dobra, w takim razie cofajmy się. Najszybciej będzie chyba do areny. Chyba, że tutaj może. Do ołtarzu. Czy raczej ołtarza powinienem powiedzieć. O, jest. Musimy pogadać z Nahele, aby nam dała berło czaszki. Mam potrzebne materiały i kapelusz zmarłego. Dobra robota.
Zobaczmy. Potrzebuję paru włókien z kapelusza. Udało się. Berło czaszki jest kompletne. Muszę teraz tylko połączyć ducha zmarłego z berłem. Masz, weź, zanieś to Tao. Będzie wiedział, co zrobić. W końcu ze mnie też zdjęto klątwę. Zrób to, co nam się nie udało. Zabij Marę i ocal nasz świat. Mój czas dobiegł końca. Jestem ostatnią, która wyznaczy ci zadanie. Twoja podróż nie będzie łatwa, ale wyczuwam, że potrafisz dokonać tego, czego myśmy nie umieli. Powodzenia, żyjący człowieku. Będziesz w moich myślach. No i już zostaliśmy zupełnie sami. No cóż. Zerknijmy do dziennika. Berło czaszki. Aha, czyli musimy cofnąć się tutaj do Tao. Na sam początek drogi. I pogadajmy z nim w takim razie. Mam berło czaszki. Zdjąłeś klątwę z dusz, które ci pomogły. Spełniłeś mą prośbę. W nagrodę odpłacę ci się tym samym. Okej, no to pogadajmy z Stalowobrodym w końcu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Tiwas! Tiwas, Lokomoto! Shubunimbu Alkara! Stalowobrody! W oleju z wieloryba! Wyglądasz, jakbyś nigdy nie widział statku! Mara, przeklinam tę morską dziwkę! Stalowobrody? Powinienem wyrwać jej czarne serce, gdy miałem ku temu okazję! Daj mi swą szablę, młodzieńcze, a zrobię to teraz! Wow, trochę dziwne uczucie spotkać kogoś, kogo jeszcze niedawno pogrzebaliśmy. W ogóle Stalowobrody wydaje się dość dziwny. No ale co się dziwić, skoro to duch. Dobra, pogadajmy z nim na poszczególne tematy. Ale wiesz, że umarłeś, prawda? Umarłem? Umarłem? Pokażę ci umieranie! Nawet jeśli umarłem, jestem na tyle żywy, żeby skopać ci tyłek! Wybacz, ale umarłeś i wróciłeś jako duch. Umarłem? Legendarny kapitan Stalowobrody? Tak, pamiętam. To przez nią, przez tę diablicę Marę! Wyłaś, ty plugawy potworze, i stań do walki! No ale niestety, tutaj Mary nie ma. Mary tu nie ma, spóźniłeś się. Odeszła! Mogłem się spodziewać. Tak, schowaj się w dziurze, suko! I tak, spotkamy się w dniu sądu! Spokojnie, spokojnie, kapitanie. Nie pamiętasz, co się stało? O, czy pamiętam? Oczywiście, że tak. Było... potem... Może za dużo rumu. Z wiekiem tracę pamięć.
Ale ciebie pamiętam. To ty przyprowadziłeś moją Patty do domu. To ja. I... Ścigaliśmy razem wronę na wybrzeżu Ostrzy. Wronę! To łajdak. Co robi na wybrzeżu Ostrzy? Musicie na niego uważać. To niezły gagatek. No chyba nie za bardzo nasz kapitan pamięta, co się stało. Skup się. Coś się tu nie zgadza. Dziwnie się czuję. Co ze mną nie tak? Chciałbym móc powiedzieć to inaczej, ale nie żyjesz. Ha! Tyle razy mówili, że nie żyję, a ja dalej tu jestem! No dobra, skoro dalej tak gadasz, to po prostu zejdźmy na główny temat, czyli powiedzmy, że mamy wszystkie artefakty tytanów. Mam wszystkie 4 artefakty tytanów. Naprawdę? To świetnie, chłopcze, świetnie! Nie było łatwo. Uważaj na nie! Są niebezpieczne! Najlepiej odnieś je do świątyni wody! Dobry pomysł. Dlaczego sam o tym nie pomyślałem? Nauczysz się jeszcze! Nauczysz! Okej, widzę, że tak trochę podpuszczamy staruszka. Teraz możemy się zapytać, gdzie jest ta świątynia? Gdzie jest świątynia wody? Świątynia wody! Duch z problemami z pamięcią. Świetnie! A tak! Świątynia wody! To straszne miejsce! Trzymaj się od niego z daleka! Ale mógłbyś mi zdradzić, gdzie ona jest? Jaka ona? Świątynia wody! Ale ostrzegam, to nie będzie proste. Pływaliśmy między Antigłą a Kalderą przez wiele dni. W końcu znaleźliśmy ją na środku mórz południowych, gdzieś na wysokości przylądka sztormów. To wszystko? To jest ten wielki sekret? Po prostu płynąć wzdłuż szerokości, na której leży Antigua? A, oczywiście! Możesz spróbować od strony Takarigui! Iście piracka nawigacja. Nie ma czasu do stracenia. Znajdźmy świątynię wody. A, czy ja już ci mówiłem o pewnej demonicy, która uwiła tam sobie gniazdko? Przypomnij mi. Nazywa się Mara. To ona zabiła starego stalowobrodego. Nie bój się. Powstrzymam Marę. Tak, najwyższa pora, by ktoś dał tej wiedźmie nauczkę. Uważaj, chłopcze. Chyba nie chcesz skończyć jak stalowobrody, co? Postaram się tego uniknąć. Bycie martwym nie jest zbyt zabawne. Co to, to nie? Wyobrażam sobie. Dobry z ciebie, chłopak. A ja, to znaczy, ja... W porządku, stalowobrody. Rozumiem. No cóż, zaopiekuj się moją córką. Tak jest, kapitanie. Dobrze, na mnie już czas. Pora udać się w ostatnią podróż. No dobrze, pogadaliśmy ze stalowobrodym. I już wiemy, gdzie udać się do świątyni. Więc czym prędzej w takim razie wracajmy na statek i udajmy się na ostateczną... Znalazłeś odpowiedzi, których szukałeś? Nie wiem. Chciałbym spędzić z nim więcej czasu. Tylko ten, kto posiada moc wudu, może użyć berła. Przykro mi, musisz znaleźć inny sposób, by uzyskać odpowiedź. To nie pierwszy raz. Do walki z bestią Marą potrzeba wiele szczęścia. Obyś je znalazł. Dziękuję. Liczę na to. Okej.
Powodzenia! Czyli co nam teraz pozostaje? Udać się w takim razie szybko do ołtarza przemienienia i wracajmy do zwykłego świata. Wow, strasznie tutaj dziwnie teraz. Takie bardziej chłodne kolory się zrobiły nam. No i kurczę, pogadaliśmy ze Stalowobrodym. No ale zbyt długo to nie trwało niestety i znowu musieliśmy go pożegnać. Patty sobie z nim nie pogadała. No ale też niespecjalnie na to miała ochotę, jak słyszeliście w poprzednich odcinkach. Ale teraz też wrócimy na statek i wtedy sobie z nią pogadamy, pewnie na ten temat. Dobrze, więc jesteśmy z powrotem. Więc powrót na statek. I pierwsze co zrobimy, to pogadamy jeszcze z Kostuchem. Wyjmę jeszcze pochodnie, żebyście lepiej widzieli. Pogadajmy z Kostuchem, aby wypełnić zadanie poboczne. Kapitanie? W porządku? Nie, nic nie jest w porządku. Coś mnie woła. Coś złego. Pokazują mi śmierć. I czuję się tak... dobrze. Super! Kostuch, stajesz się balastem. I? A potrzebuję ludzi, na których mogę polegać. To nie moja wina. Niełatwo jest być półmartwym. Pomóż Kostuchowi. Znajdź w zaświatach moją drugą połowę. Przykro mi, ale musisz z tym zaczekać. Spróbuję. Co? Przecież już znalazłem, o co tu chodzi? To jest bez sensu. Umieść znacznik. Nie rozumiem tego. Kostuch. Coś tu jest nie tak zdecydowanie. Pogadajmy z nim jeszcze raz. Kostuchowi podoba się ta wyspa. Pójdzie z tobą. Ostatnie, czego mi trzeba, to zgubić się z jakimś półumarłym, walniętym doktorkiem. Zostajesz. No kurczę, i czyżby kolejny błąd w grze? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. No, powinienem z nim teraz pogadać, a nic się nie dzieje. Aj tam. Chciałem to wypełnić, to zadanie. No, ale trudno. Musimy się bez tego obyć. Piękna łajba, co? Dobry statek! Duży statek! Czy to ma jakieś znaczenie? Duży? Wiele miejsca na znajdźki! To chyba dobrze. Grunehono! Miss Mia! Ta ładownia przypomina trochę jaskinię. Możesz się tam zabunkrować. No kurwa! No pewnie. Dobra, jeszcze pogadamy z Venturo i potem idziemy do Patty. Nie, z Venturo nie pogadamy za bardzo. Więc w końcu udajmy się do Patty i zobaczymy, co ona nam powie na sam koniec. Długo kazałeś na siebie czekać. Znalazłem twojego staruszka, prawda? Powiedz, czego się dowiedziałeś. Odpowiedział na większość moich pytań, ale wyglądał na zakłopotanego. O, nie lituj się nad nim. Posłuchaj, on umarł, ale ciągle zależy mu na tobie. Mnie również na nim zależy, ale nie chcę go widzieć więcej, jasne? Ach, to trochę przykre. No dobrze, powiedzmy, że wiemy, gdzie jest świątynia. Teraz wiem, gdzie jest świątynia wody. W bezpiecznym miejscu, na spokojnym morzu? Musimy płynąć wzdłuż równoleżnika przylądka sztormów. Powinna być w centrum Wysp Południowych. Powiedz wszystkim, że czeka nas ciężka podróż. Męczy mnie czekanie. Czuję zbliżającą się walkę. Ja też. Płyńmy szybko i wytrwale. Niedługo będziemy na nią gotowi. Okej, dostępny nowy cel podróży, świątynia wody. Więc wydaje mi się, że to jest idealny moment, aby ten odcinek zakończyć. Kolejny otrzymacie jutro i myślę, że to będzie ostatni odcinek w tej serii, bo już wątpię, abyśmy mieli jeszcze jakoś dużo strasznie gry. Chociaż oczywiście mogę się mylić, ale właśnie to już wam zostawię na jutro, tak więc czekajcie cierpliwie i mam nadzieję, że
Znaczy, na pewno wam wrzucę ten odcinek szybko, tak koło południa jutro, więc czekajcie. A tymczasem, jeśli ten odcinek wam się podobał, to klikajcie łapki w górę, piszcie komentarze i subskrybujcie mój kanał. Tymczasem dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym, bodajże ostatnim już odcinku. Cześć!